Siemaneczko, 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 ja jestem Panuczek, a to będzie Madness Gaming w Minecrafta. To będzie nowa seria, całkiem. Oczywiście poinformując waszych rodziców, będzie wszystko family friendly, więc jeśli możecie, dajcie już lajka, subskrypcję, żeby być bliżej mnie i dzwoneczka na powiadomienie kolejnych filmików. A zaczniemy po prostu survivalową przygodę w tej krainie, oto Minecraft, żeby tylko przeżyć. Będziemy pewnie coś wybuchać, będziemy się bawić w TNT, będziemy całą historię tutaj robić właśnie od nowa, aż do pokonania End Dragona. Ale oczywiście na tym się nie skończy, bo stawiam, że będzie więcej playlist właśnie tego rodzaju, więc możemy już na spokojnie zaczynać. A wy nigdy nie zapominajcie, no time for life, więc już zaczynajmy. Więc na początku pozbierajmy sobie trochę drewno na szybko, żeby w ogóle cokolwiek zacząć robić. Ostatnio coś w ogóle w Minecrafta, kiedy to było, grałem już nie pamiętam kiedy, więc możecie trochę być zdziwieni właśnie tym, że nawet chyba sobie nie umiem ustawić, jak wyłączyć automatyczne skakanie, bo on już sam podskakuje. Widzicie? Nawet spacji nie klikam, a już podskakuje. A możemy też się pobawić w zbieranie jedzenia. Słyszałem tutaj jakąś świnkę, więc byśmy do niej podeszli. Gdzieś, gdzie ona była, gdzie ona była, gdzie ona była, gdzie ona była? Była gdzieś tutaj. No chrumknij, no chrumknij. Nie widzę jej zbytnio. No nic, to zacznijmy zbierać drewno. Jeszcze raz, widzę, że nawet jest tutaj dla mnie poradnik, samouczek, jak wszystko robić. Okej, okay. Mamy trochę drewna, którym tu się inwentar klikało. No dobrze. Zacznijmy od zbudowania crafting table. Postawimy go gdzieś, niech będzie tutaj. I podstawowe narzędzia zbudujmy, żeby w ogóle jakoś to zacząć tutaj. O nie, 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 nie tak, nie tak, nie tak. Kurde blaszka, no niestety. Coś mi się tu pomyliło. O, tak się właśnie robi sikierkę. To zacznijmy od sikierki i zacznijmy od kilofa. Cyk, mamy kilofa, no i super. Teraz już możemy się zacząć bawić lepiej w zbieraniu tego wszystkiego. Zbierzmy sobie te drewno tutaj, o tak, właśnie tu, wszystko wypada, wszystko zbieramy. Od razu już szybciej praca idzie normalnie. O, czyżby ja słyszałem tam świnie? Nie, coś mi chyba się pomyliło znowu. Niech będzie tak, bo pamiętam, coś mi się kojarzy, że na zimowych o właśnie, mamy tutaj świnkę. Daj mi jedzenie, dobrze, dobrze. O, widzę, że już tutaj samouczek mi odpowiada, jak zrobić szybko jedzenie, ale tu na razie nic nie będziemy robić. Na razie tylko zbieramy drewno, pozbieramy sobie tutaj jeszcze drewna trochę i uciekamy jak najdalej stąd, bo akurat ten biom mi się w ogóle nie podoba. Nie wiem jak wam, ale mi się ten biom okropnie nie podoba, więc zacznijmy może od wbiegnięcia na tą górę, o tam o, właśnie tak. Czy ja słyszałem zombiaka? Tak, słyszałem chyba zombiaka. Tak, właśnie tutaj w górze, czyli gdzieś tutaj jest kopalnia, ale to nas na razie nie interesuje i zacznijmy po prostu wbiegać na tą ogromną górę tutaj. Do samej gry to ja muszę się przyzwyczaić właśnie w ten sposób, żeby tutaj szybciej się poruszać po tym świecie Minecrafta. Tak. Wskakujemy, o widzę, że mamy tutaj węgiel, to może jeszcze trochę węgla zbierzmy, żeby to ugotować. To jest węgiel? To jest węgiel? Tak, to jest węgiel. Dobrze. Zbierajmy sobie trochę węgla.
Trochę też stona nam się przyda, znaczy się cobblestone'a, o tego właśnie tutaj, żeby o taką, żeby w ogóle zacząć robić jakieś lepsze narzędzia, bo drewniane są chyba bardzo mało wytrzymałe, plus, wszystko dłużej zajmuje przez to, dlatego pozbierajmy sobie tutaj ten węgiel, tak, o, ten węgielek, zbieramy. I musimy chyba pozbierać trochę więcej kobla, niestety. Bo trzeba zrobić piec na ugotowanie tego mięsa z tego i małej świnki. I mieć po prostu na narzędzia. Okej, już chyba to wystarczy, bo i tak wszędzie wokół jest kobel. Więc można to użyć tego kobla w ten sposób też. Żeby się tylko dostać na górę. Tu już nie marnujmy go. No, wskakuj, wskakuj. Dobrze. Okej, mamy cały świat. O, jaki fa o, jak fajnie, ale fajnie. O, krówki mamy, dobrze. Zaraz pozbieramy krówki. A, przyda mi się. O, już jesteśmy w chmurach, tak to jest wysoko. No, nieźle. Okej, to tak. Zacznijmy od tego, że tam są chyba pumpkiny, jak dobrze widzę. Nie pamiętam już, którym się przybliżało, no ale tam widzę pumpkiny. Znaczy się dynie, nie pumpkiny. Tam jest biom górzysty i gęstoleśny właśnie, jak tutaj widać. Tam są bagna, a przed chwilą widziałem tam normalny, zwykły biom. Jeśli to jest zwykły biom, a nie dżungla, to możemy już się tam osiedlić, gdzieś przy wodzie najlepiej. Więc zejdźmy stąd tylko tak, żeby się nie zabić. Znaczy się, o właśnie, żeby serduszek nie tracić. Pozbierajmy sobie tutaj właśnie tych kolegów tutaj. Tak, żeby mieć trochę jedzenia. O, lód jest zrobiony, no dobrze. Ale mnie trochę tak dziwi cały ten biom tutaj. Wszędzie chmury, jak nie chmury. O, gdzie uciekać, gdzie uciekać, gdzie uciekać? Dobrze. Góry, już jesteśmy w chmurach, tak wysoko mnie pojawiłem się. Ale to właśnie lepiej dla nas, więc jeszcze trochę węgla zbierzmy. Drewna chyba jeszcze trochę mamy, więc można znowu zacząć robić o. Tutaj crafting table i zrobimy sobie lepsze narzędzia. O, właśnie takie. Te można już wyrzucić. Okej, siekierka. Mieczyk można sobie zrobić, żeby się chronić przed zombiakami. Crafting table sobie zbierzemy, żeby nie tracić drewna jak na razie. O, i od razu praca lepiej idzie z tymi narzędziami. Okej, drewienko. O, ty tam na górze jesteś? Dobrze, to idziemy jeszcze ciebie zebrać. No, no dobrze, tego przyjaciela nie zbierzemy. Mamy trochę jedzenia, to nam wystarczy jak na pierwszą noc. I zacznijmy iść właśnie na ten biom tam. O, po wodzie sobie możemy iść. Oj, chyba noc się bardzo szybko tutaj robi. Jak widzicie, bo to raczej od biomu nie zależy. Więc sobie poskaczmy tutaj. Aj. Hop. Aj. O, owca. Owca akurat nam nie jest potrzebna jak na razie, więc. No, teraz to wam powiem, że najbardziej to jest nam potrzebny teraz domek, bo nie chciałbym spędzać nocy na bagnach, gdzie mogą być wiedźmy. A przy okazji właśnie widać już księżyc wychodzi, więc będzie ciemno zaraz. Nie mam żadnych pochodni, nie mam nic. Trochę już się denerwuję, bo nic nie widać. Ale mamy kuraki. Kuraki, chodź tu, kuraku. No daj, daj mięsko, tak. Okej. Zacznijmy od tego, jeden wystarczy, nie potrzebuję więcej. Następnym razem może tutaj wrócę hodowlę zrobić, ale tak.
Pierwszy domek. O, krówka. Widać, że bardzo fajny biom w takim razie, jak są krówki. Zacznijmy. Gdzieś trzeba znaleźć. O, pompki. Dobrze. Mamy tutaj jakąkolwiek po prostu skrytkę. Zrobimy ją tutaj. Przy okazji szybko zrobimy pochodnie, żeby cokolwiek widzieć właśnie. I można zacząć się budować, znaczy się nie budować, tylko po prostu zrobić taki mały domek na wszelki wypadek przed każdym zagrożeniem. Okej. A co to jest? A co to jest? Bo nie wiem, co to jest. Grafit. Okej. Nie wiem, do czego dokładnie jest grafit. Pewnie się dowiemy w następnych odcinkach. No dobrze. Więc teraz najważniejsze, co można zrobić, to tak, postawić crafting table gdziekolwiek, może być tutaj w rogu. I teraz zacznijmy robić drzwi. Drzwi to można całe zrobić. Drzwi się robiło tak. O tak. O, coś dużo. Myślałem, że jedno tylko wychodzi. No nic. Postawimy je o tu. Tak. I tutaj grafita, żeby po prostu nikt nam nie wpadł od góry. Coś. O, to świnia. Dobrze. Nic takiego groźnego jak na razie. Pochodnie już są zrobione, drzwi są zrobione, domek już jest zrobiony. I można po prostu przeczekać do następnego dnia, jak na razie. Ale wiecie na pewno, że ja nie będę czekał do następnego, bo akurat ja się ich nie boję, bo mamy już mieczyk, mamy, o, jedzonko, jedzonko, właśnie. Chciałem już biec przygodę kolejną robić, a tu niestety nie mamy nic do jedzenia, więc zrobiłem szybko piecyk. Tak właśnie jak tutaj. Postawimy go, o, tu, wrzucamy węgiel i niech się mięso nam robi. Przerobi się szybko mięso, zbierzemy mięso i szybko uciekamy w dalszą przygodę. O, i witam w kolejnym dniu w Minecrafcie, jak widzieliście, bo mógłbym przyspieszyć czas w tym. Znalazłem trochę, a to tylko troszkę, tutaj jak widać, żelaza, kopro, znaczy się miedzi. Pierwszy raz coś takiego widzę w ogóle w Minecrafcie. Ale to tylko przez to właśnie, że dawno się nie grało i trochę w tej grze się pozmieniało. Ale mamy już trochę części, nasz domek już, jak widać, możemy go opuszczać. Tylko pozbieramy jeszcze trochę drewna, bo na pewno się nam przyda do zbudowania kolejnego, ale jakiegoś normalnego, nie w jaskini. Więc ja sobie to już zbiorę, crafting table. To też mogę zebrać, w sumie niepotrzebne mi jest to zbytnio. A piec też sobie zbierzemy. I już można uciekać dalej, po prostu szukać kolejnego domku. O, a co to jest? A co to jest? Jakieś filety, co to jest? Uciekną ode mnie? Uciekną ode mnie? Czy nie uciekną? Nie uciekaj, nie uciekaj. Nie uciekaj, nie uciekaj. O, mamy rybkę jedną, mamy drugą. Drugą rybkę, dobrze. I trzecią rybkę. Trzy wystarczą. Oj, kurczę. Nie wiedziałem, że w ogóle takie coś dodali do tego Minecrafta. No nic. Mamy rybki, mamy już nawet sporo jedzenia, jak na początek. I możemy teraz tylko szukać domku, gdzie byśmy się mogli tutaj osiedlić. Zbudować taki, według mnie, bo to ja chciałbym go tak nazwać, stary obóz. Tu wszędzie jest wszystko zarośnięte, rybki tam są kolejne, tam też rybki. Słyszałem, że w Minecrafcie dodali coś takiego przyjemnego jak podwodny świat. Jeśli to prawda, to chętnie bym się przeszedł tam, ale też słyszałem od mojego znajomego, o ja, moje serduszko, że
bardzo ciężko jest w ogóle się tam dostać, bo niestety trzeba się bawić w alchemię, żeby oddychać pod wodą. Dlatego, że jeszcze, że nie chcę wskakiwać po tej górze, zrobimy po prostu sobie stateczek, o taki, o właśnie, łódeczkę, znaczy się nie stateczek. Zbierzemy sobie crafting table, postawimy stateczek i od razu, o to delfin, delfin, kurde, ale fajnie. I teraz sobie po prostu płyniemy daleko, daleko przed siebie. Gdzieś po prostu na jakąś kre... O, i pustynny chyba biom. Jeśli dobrze widzę. Można w sumie się tam osiedlić. Na pustynnym. Co sądzicie? Bo według mnie... Albo pustynny był zbyt agresywny, żeby w ogóle tam... Bo agresywny, iż gdyż, ponieważ bardzo dużo mobków się spawnowało tam, więc na pustynny z kaktusami lepiej tego nie róbmy. I chodźmy tam właśnie, gdzie teraz płynę. Jakiś zwykły biom widzę, właśnie. Pojawmy się, po prostu dopłyńmy tam. I może wtedy coś wymyślimy. O, i widać jeszcze pustynia jest obok, widać góry obok. Takie parzone góry. Więc... No, tutaj może być przyjemnie. No. Więc wyskakujmy już z łódki. Hop, tak shiftem. Daj, oddawaj. Oddawaj, oddawaj, dobrze. No, mamy krówkę. Okej. Tak, ten tutaj akurat, te miejsce tutaj bardzo przyjemnie wygląda. Więc, o właśnie tutaj, więc tutaj możemy się zaczynać osiedlać. Przeróbmy sobie całe te nasze drewno zwykłe. O tak. I zróbmy sobie taki prowizoryczny domek, na przykład. Gdzieś tutaj porządny dom, róbmy w miarę możliwości. Początek już mamy. Drewienek, klocków, ale tu można szybę zrobić, więc zróbmy to w taki sposób. O, dobrze. Teraz tutaj ramę górną. Okej, zabrakło mi drewna, tak jak sądziłem. Podstawy domku mamy, kurczaki tutaj widać biegają, wszystko mamy. Tego drewna nie będziemy zbierać, bo pomieszamy jeszcze swój domek, a nie chciałbym tego robić, więc... O, mamy konie! O kurkę, o kurcze, mamy konie. Fajnie. I owce, bardzo przyjemny biom, bardzo cieszę się z tego. I dobrze, zbierzmy trochę tego zwykłego drewna. Pociechajmy go, ciach, żeby był. Tak. Chyba musimy tak z 15 chociaż nazbierać, a mamy już 8. Zbieraj. Szybciej. Okidoki. Wystarczy nam tyle. Możemy już zacząć budować po prostu. Mamy wodę obok, jaskinia dookoła, bo w górze można się wykopać. Trafiliśmy na żyłę złota, jak to się mówi. O, mamy nawet przyjaciela, naszego kumpla nowego. On z nami zamieszka. Tak, zamieszka z nami. Nie ma dyskusji. Okej, gdzie idziesz? No i poszedł. Mieliśmy drzwi.
to postawmy sobie jeszcze drzwi. A nie, nie tego. Postawmy sobie drzwi. Cyk. Postawmy też to, co nazbieraliśmy, typu... O. Tak? No, jakoś krzywo się postawia, nie wiem czemu. I... Okej. Okay. No już jakoś przyjemnie wygląda ten domek. Tak, crafting table. Mamy crafting table. Postawmy sobie crafting table tutaj gdzieś w rogu. Szkła nie będziemy robić, bo to trzeba przetapiać piasek, tak? Jak mi się dobrze wydaje, to piasek trzeba przetapiać, żeby mieć szkło. Więc zacznijmy od postawienia właśnie pieca. Czy copper... Co to jest copper właśnie? Co to jest ta miedź? Co ona może mi tu zaoferować? Powiedzcie mi. Nic, jakoś nie widzę, żeby mogła mi zaoferować. No dobrze, to przetapiajmy to jak na razie. Niech się po prostu przetapia. Mamy drewienko, możemy zrobić już tutaj na przykład coś takiego. Na daszek nasz. Będziemy już daszek tutaj budować. Ale brakuje nam tylko jednego właśnie. Brakuje nam dachu i okien, więc zacznijmy budować to gdzieś jakoś o, w ten sposób zróbmy go. O, a czemu mi się tak postawiłeś? Dobrze, niech będzie tak. Dobrze, już rozumiem o co chodzi. Okay. Oj, zabrakło. No niestety. Okej, okay, już to tak w miarę wygląda. Więc zróbmy jeszcze trochę tego. Bo się przyda. Okej, okay, 8 chyba wystarczy. Tak, myślę. No dobrze. Już się noc zaczyna. Jezu, co tak szybko. Dobra, postawmy. Tak. I ostatni może być w ten sposób. No dobrze. Co to? Co za dźwięki? No nic, okej. Okej. Więc teraz możemy zająć się dachem. Dach zbudujmy gdzieś. No taki najzwyklejszy sposób może być z tych drewienek tutaj. Hop. Gdzie by go położyć? On może być... O tak, niech będzie, żeby wejść po prostu na dach. Albo nie. Za mało drewna mamy. O nie, noc się robi. Szybko. Pochodnie gdzieś trzeba postawić. Cyk. Cyk, o kurde. Szybko. Patyczki. Rób mi pochodnie, tak. W domku trzeba postawić. Tak. Okej, okay. Szybko biegnijmy na bok, dobrze. Tu postawmy, żeby żadne zabijaczki nam się tutaj nie zespełniły. Znaczy nie pojawiły. Już przytopił się cały tutaj koper, cała nasza miedź. Czy mogę, mam coś jeszcze? Mam chyba tu właśnie na rybkę do przetopienia. Tutaj możemy zbudować sobie na przykład skrzynkę, bo nam się przyda, żeby po prostu mieć nasze tutaj surowce, wszystkie, które nie są na razie nam potrzebne. Jedzenie, mięsko, drzwi już, bo drzwi nie będą nam potrzebne, tylko... Właśnie wystraszyłem, kurde. Dobrze. Drewno. Kurde. Nie ma nic na razie. Tutaj mamy widać drewienka. Szybko pozbierajmy, póki żadnych zombiaków nie ma, żadnych potworków nie ma. Szybko. Zbierajmy. A zaraz, zbieramy tego. Bardzo dużo. Tak, tak,
tak wystarczy akurat na nasz daszek, żeby tylko pająki nam nie wchodziły na dach. No bo niestety trzeba się chronić przed pająkami. One wbiegają cały czas i wbiegają. Na daszki schodzą ci na głowę, jak w prawdziwym życiu. Jak raz się przeraziłem, kiedy spałem sobie normalnie, przyjemnie w łóżeczku, a tutaj mi pająk po łóżku chodził. O Jezu. Nie życzę wam tego. Oj, widać. O nie, creepery. O Jezu. Dobra, uciekajmy. O Jezu, ale dużo ich. Dobrze. O. Nie trafi nas. Zbudujmy sobie. Tutaj schodki na daszek. O, tak właśnie. Dobra, mamy to. Nie ma. O, ty zły potworze, ty. Jedzonko, szybko jedzonko. Gdzie mamy? O, tutaj mamy jedzonko, szybko. Dobrze. Leczy się? Nie leczy się. Teraz się będzie leczył. Dobrze. Takie automatyczne zadanie. Dobrze, mamy go. Umarł? Jednego. O! Co? Nie. Won. Tak. Dobrze. Okej. Mamy to. Mogę to zebrać? Nie mogę tego zebrać. No dobrze. Póki mamy już teraz czas, można się zająć nie w ten sposób. Zjedzmy sobie teraz w ten sposób, tak? Nie. Znowu nie w ten sposób, kurde. Odwrotnie musiałbym się postawić, albo boję się, żeby zaraz szkielety we mnie zaczną strzelać. Dobra, szybko zróbmy to. Cyk. Daszek już się buduje. Powoli, ale się buduje. Tak. Najgorzej jakbym spadł teraz stąd. Okej, zrobiony. Jeszcze trochę się przyda więcej tego. Więc budujmy. Okej, mamy już to. Mamy, będziemy budować teraz daszek do końca. Hop. I... O Jezu, a co to, jakaś horda? Co to jest? Atakujmy. O Jezu, tutaj. Dobra. Zaraz. O tak. Kurde, jaka horda zombie. Co się dzieje? Boże, coś tak tutaj na... pojawiało się. Ostatni. Co we mnie strzelało? O nie, ciebie to ja nie chcę. Wyjdź. Okej, to robimy sobie teraz tego. I zrobimy sobie taki, o właśnie, zadaszenie, ja to tak nazwę. Łaty! Znaczy się właśnie. Kurczę. Noż. Nie da mi spokoju, no. No. Jedzenie jakieś mamy? W skrzynce mamy, tak? Mam wielką nadzieję.
Okej, najedliśmy się. Serduszka już wracają do normy. Co nam się tutaj przytapiało? Powiedz o rybka, właśnie. Rybka mamy. Tamten chyba już się... Nie, nie znudził się. Już idzie, już idzie. Umrzesz. Dobrze. Mamy go. Teraz znowu rybkę trzeba zjeść. O Jezu, coś tak bardzo, jakiś taki trudny ten Minecraft się ostatnio zrobił, ale to chyba przez te hordy jakieś. Okej, mamy to już zbudowane. Nie piecyk, o to właśnie. Tak. Okej, wystarczy chyba. Raczej na pewno. Okej, pobudowany. No i żaden pająk już nam tutaj nie wejdzie. Teraz tylko wystarczy. Teraz tylko wystarczy zacząć budować, przytapiać szkło, które tutaj mamy. Teraz nie mam węgiel. Węgiel można wrzucić. Tego tutaj przyjaciela się pozbądźmy. Okej, przyjaciel już. O, widać, że słońce wychodzi, więc pozbierajmy już te wszystkie tutaj rzeczy. Pająk. O, znik, dobra, dobra. Mamy. Jest, tak. Żelazo już jest. No, jedna sztabka, ale coś jest. Drewienko, dirt, tutaj też kawałki drewna można pochować. I pierwszy. Nie ma. Nie. Nie podchodź. Nie podchodź. Nie podchodź. Dobrze. Zaraz wszystkie potworki zaczną się palić, bo słońce wyjdzie. A widać, kurczaki i świnie też teraz wyszły. Domek pierwszy już jest trochę z, powiedzmy, w stanie tak możliwości użytkowania go. I to na tym możemy akurat zakończyć naszą pierwszą przygodę w Minecrafcie, w zbudowaniu całej osady. O, widać, tam się pali wszystko dookoła. Dziękuję bardzo za oglądanie, ziomeczki, i pozdrawiam. A wy nigdy nie zapominajcie, no time for life. I mam nadzieję, że będziemy się, że się zobaczymy w następnym odcinku. A co to jest? Co to jest? A co to się dzieje? Czekaj, czekaj. O, aha. Wymiany proponujesz, mówisz? Tak. A skąd masz lamy? Mogę usiąść na niej? Farao, co jest? Co się stało? Skąd ty się tu wziąłeś? Okej, Józek. Józek, idź. Idź dalej, Józek. Jeszcze zobaczę tylko tak o, na szybko, co ty tu masz. Co? Nie mogę na nie usiąść. Dobrze. No, akurat tak na koniec się dziwnie złożyło. No nic. Tak jak mówiłem, dzieci, dziękuję bardzo za oglądanie. Pamiętajcie o lajku, subskrypcji, dzwoneczku na dole. Będę bardzo wdzięczny o to i widzimy się w następnym odcinku.